Pomyślałam sobie ostatnio, że znani ludzie odchodzą zawsze z zaskoczenia. Bo to jest tak, że kiedy ich obserwujemy na ekranach telewizorów czy też w kinach, zawsze są w dobrej formie, są w swoich rolach, które odgrywają. Tymczasem wiadomość o śmierci jednak zawsze jest ciosem. 27 lutego przyszła taka wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego. Dziś opowiem Wam, jakim był człowiekiem i aktorem. Paweł Królikowski chorował już od wielu lat. W 2015 roku przeszedł bardzo ciężką operację usunięcia tętniaka mózgu. Od tego czasu cierpiał na chorobę neurologiczną, a mimo to pracował. Niestety choroba znów zaatakowała w grudniu zeszłego roku. Tuż przed świętami trafił do szpitala i już z niego nie wyszedł. Paweł zawsze był otoczony kochającą rodziną. Taką stworzył. Miał cudowną żonę, 5 dzieci i wnuka. To pewnie dla nich to będą teraz najtrudniejsze chwile. 5 marca odbędzie się pogrzeb. Specjalnie ze Zduńskiej Woli, w której się urodził, przyjadą autokary z jego fanami i wielbicielami. Wszyscy chcą go pożegnać. Ci, którzy znali Pawła Królikowskiego, wspominają, że był niezwykle serdecznym, miłym i ciepłym człowiekiem, co zresztą było widać, kiedy był jurorem w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jego wypowiedzi były zawsze merytoryczne, ale pozbawione złośliwości. On po prostu kochał ludzi. Taka empatia to wspaniała cecha u aktora. A aktorstwo studiował we Wrocławiu. Podczas egzaminów wstępnych poznał Małgorzatę Ostrowską, swoją przyszłą żonę. Od tego czasu cały czas trzymali się razem. On sam po latach przyznał, że w sumie nie było mu łatwo jej poderwać, ponieważ przynajmniej z urody nie był typem amanta i trochę musiał się za nią nachodzić. Ale udało się. Byli taką nietypową parą w showbiznesie. Bez kłótni, bez kryzysów, bez awantur. Kiedy pojawiali się razem, zawsze trzymali się za ręce. W nich po prostu było widać miłość. Paweł Królikowski był znakomitym aktorem teatralnym i przez wiele lat w telewizji czy na dużym ekranie można go było zobaczyć przede wszystkim w takich mniejszych, drugoplanowych rolach. Właśnie przez wiele lat tym bardziej znanym bratem był Rafał Królikowski. Ale rola Kusego w serialu Rancho przyniosła mu ogromną popularność. Oprócz kina znakomicie czuł telewizję. Tak naprawdę przez wiele lat to on zajmował się tworzeniem Truskawkowego Studia, jednego z najbardziej popularnych programów dla młodzieży. Nina Terentjew, obecna dyrektor programowa Polsatu, mówiła, że u niej debiutował 2 razy. Po raz pierwszy właśnie, kiedy przyjechał z pomysłem na ten program, a drugi raz, kiedy został jurorem w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Ludzie mogli go oglądać co tydzień. Od pewnego czasu pełnił jeszcze jedną bardzo ważną rolę. Został prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Był człowiekiem rodzinnym. Kto, jak nie on, potrafił zadbać o innych i to robił. Niestety już nie będzie miał okazji wykazać się jako dziadek, ale ojcem był znakomitym. Pamiętam, jak kilka lat temu jego syn Antoni miał problemy z prawem. Paweł zareagował wtedy bardzo ostro. Powiedział, że nigdy synowi nie pomoże w karierze, jeżeli on się nie ustatkuje. I poskutkowało, ponieważ Antek dojrzał, doroślał i teraz z dumą idzie w ślady swojego ojca. Pożegnania są najtrudniejsze, dlatego nie powinny trwać zbyt długo. Dlatego już teraz poproszę Was, żebyście wspomnieli Pawła Królikowskiego. Napiszcie w komentarzach pod moim filmem, z jakich ról będziecie go najbardziej pamiętać, z jakich cech charakteru. To będzie takie miłe wspomnienie o nim. Dziękuję, że obejrzeliście dzisiejszy vlog i zapraszam za tydzień. Rodzina dla mnie jest wszystkim, co mam, co stanowi o tym, jaki jest sens mojego życia.